wierzę, że mama to zniszczyła! Naprawię to i wyślę wiadomość do Luz. Muszę coś zrobić! Próbowaliśmy spalić calutką fabrykę. Dostaliśmy za to szlaban. Jeśli mama by nas posłuchała... Możemy krzyczeć ile chcemy, ale pieniądze krzyczą głośniej. Tata by posłuchał. Wiem, że tak by było. Świat się kończy. Nikt nas nie słucha. A ja... chcę wiedzieć, że u Luz jest okej. Co myślisz, że Luz by ci teraz powiedziała? Pewnie coś głupiego. Ale też słodkiego. Jak, że nie mogę się poddawać i że wszystko jest możliwe. Lub to, że nawet jeśli się boję, nie mogę pozwolić strachu przejąć kontroli, bo na każdy problem jest rozwiązanie. A wszystko jest tak pokręcone, że ledwo co miałyśmy czas dla siebie. I nie pozwolę, by świat się skończył, póki nie pójdziemy na prawdziwą randkę. Wow, masz rację! Pewnie bym to powiedziała. Luz! Słodki ziemniaczek! Zabiorę cię, gdy to wszystko się skończy, ci obiecuję. Zero potworów, zero tajemnic, zero pojedynków. To będzie najbardziej ziemska randka, na jakiej byłaś. I będzie super. Wiem to. Jacie! Co ja właśnie zrobiłam? Co ja właśnie powiedziałam? O, Jacie! Skąd się to wzięło? Dawaj, Luz, daj z siebie więcej! Luz? Nie wiem, czy moi rodzice zdają sobie sprawę, co Belos zamierza. Pomożesz mi powiedzieć im o zaklęciu opróżnienia? Oczywiście. Dlatego tu jesteśmy. My?